Najdroższa rzecz w domu? Jeszcze nie przyszła. A co to będzie? Sylwia, wiem, że ty ostatnio kupiłaś piękny dom. Czy ty już się do niego wprowadzasz, czy jeszcze momencik? Jeszcze chwileczkę, ale myślę, że na Wielkanoc będę już tam zakotwiczona. Okej, czyli w ogóle to już się dzieje, zaraz. Tak, ja już mam taki plan, że w przyszłym weekend przeprowadzam garderobę, czyli najtrudniejszą część. Najważniejsza, że po prostu miejsce w domu, mam wrażenie. U mnie tak. Ja mam, co mogę zdradzić, chociaż wiem, że nie wiem, czy to nie obróci się przeciwko mnie, ale w nowym domu mam 3 garderoby. O, wow. To przebiłaś Małgorzatę Rozenek. Ja pamiętam, że kiedyś ale w chyba nie mam takich wielkich jak 50 metrów kwadratowych i to był po prostu szał. A nie, twoje nie, ile masz? Nie, ja mam 3 razy powiedzmy 15, 12. No nie, nie są, nie, to 50 to nie. Małgosia jest tutaj królową, ale mam 3, a Małgosia ma jedną. Ja uważam, że garderoba to jest naprawdę ważne miejsce, żeby po prostu pomieścić te wszystkie rzeczy, a wiem, że ty kochasz modę. Ja w ogóle kocham modę, kocham ubrania i wiesz, jeszcze jestem, mam taką pracę, że dostaję bardzo dużo paczek PR-owych, dostaję dużo prezentów, dużo, rzeczywiście bardzo dużo tych rzeczy jest do mnie wysyłanych. Antonina dostaje bardzo dużo, więc Antonina też ma swoją garderobę. I powiem wam szczerze, że jednego zazdroszczę mojej córce, jej części domu, bo ma piękne okno w łazience, takie narożne, więc tego jej zazdroszczę i cieszę się, że mogę jej to dać. W jakim stylu jest ten dom? Czy bardzo byś się zdziwiła, bo mój dom jest w stylu typowo męskim. Jak komuś pokazuję wizualizację, to ktoś mówi, matko, ile tu betonu, ile tu drewna, tak zupełnie po męsku. Więc taki styl bardzo użytkowy, męski. Okay. Najdroższa rzecz w domu? Jeszcze nie przyszła. A co to będzie? Wiesz co, chciałam sobie kupić taki bardzo drogi żyrandol. No i tak jakby czas bije się z myślami. Wiesz co, ale tak naprawdę no najdroższy jakby był dom. Natomiast wiesz o co chodzi, jakby kiedy to się, na początku kiedy to zaczynasz, to sobie myślisz tak, a tu tyle dam radę, ale potem nagle okazuje się, że trzeba kupić kleje, fugi, grunty, coś tam, więc jest, ja poszłam do supermarketu i kupiłam gniazdka, wiesz, no nic wielkiego, puszki i gniazdka i nagle pani przy kasie mówi mi 8 tysięcy. Za gniazdka. I wiesz, a tak naprawdę masz trochę plastiku i jakieś kabelki i jakieś puszki i zastanawiasz się, aha, nikt mi tego nie powiedział, wiesz o co chodzi, więc jakby jest mnóstwo ukrytych kosztów. Oczywiście dla ludzi, którzy urządzali swoje mieszkania i domy jest to oczywiste, ale dla mnie, która pierwszy raz urządzała naprawdę dom od podstaw, to było w ogóle wielkie odkrycie i naprawdę mnóstwo jest takich ukrytych kosztów i nagle dodajesz te kwoty, takich, których się nie spodziewałaś i się zbiera, tak. To pytanie trochę wścibskie, ale jakże bliskie Polakom, czy udało się w gotówce, czy jednak w kredycie? Ja, no to w ogóle bawi mnie to pytanie i w ogóle zastanawiam się, z czego wynika jakby ciekawość, jakby wiesz, więc nie odpowiadam, bo nie chcę ani tutaj zaostrzać, ani wiesz, unikam odpowiedzi na to pytanie. Dostałam kropeczkę i przejdę do jeszcze ważniejszego tematu, dlatego że wyczytałam sobie, że ty ostatnio powiedziałaś Antosi o śmierci jej taty. Wiem, że to było trudne, że się do tego przygotowywałaś, skorzystałaś w ogóle z pomocy specjalisty, co uważam za bardzo dojrzałe. No właśnie, oddaję tobie głos. Wiesz co, ja już jej powiedziałam jakiś czas temu, myślę, że to było jakieś pół roku temu. Ona już naturalnie chyba trochę słyszała rozmów, chyba trochę, wiesz, to jest bardzo bystre dziecko, zaskakująco bystre jak na swój wiek i ona chyba już po prostu powoli zaczęła się orientować w sytuacji i zaczęła zadawać mi pytania. I ja jej w pewnym momencie już stwierdziłam, że po raz kolejny skonsultuję się z psychologiem. No i psycholog powiedział, że w ogóle dla dziecka coś takiego jak zjawisko śmierci, dla nas to się kojarzy źle, ale dziecko tego tak nie postrzega. Dopiero tak naprawdę prawdziwe postrzeganie śmierci zaczyna być koło 6 roku życia. Więc dla Antosi ta informacja nie będzie tak smutna, jakby była wtedy, kiedy będzie starsza. I powoli zaczęłam jej wprowadzać w to, że jej tata jest gwiazdką na niebie i patrzy na nią i zawsze może do niego mówić. Więc ona nieraz jadąc ze mną z tyłu w aucie, jak jest ciemno, mamy przezroczysty dach, patrzy do góry i mówi, tato, wiesz co, ja już sama śpię w łóżku. I to jest piękne. To jest słodkie. Na koniec przygotowałam dla ciebie jeszcze takie serie z TikToka. Jest 10 na 10, ale oczywiście dobra, chodzi o facetów. Czy jesteś gotowa? Jasne. Jest 10 na 10, ale nie ukrywa, że podobają mu się inne kobiety. O Jezu, 0 na 10. 0.
Jest 10 na 10, ale pali papierosy. O Jezu, 1 na 10. Nie cierpię. Moja mama pali papierosy od zawsze, odkąd ja pamiętam. I jak moja Antosia jest u moich rodziców, mimo że moja mama pali na tarasie na zewnątrz domu, to i tak Antosi ubrania śmierdzą papierosami. Absolutnie. Czyli out. Out. Lecimy dalej. Jest 10 na 10, ale nie chodzi na siłownię. A ty jesteś sportsmenką. To 7 na 10 i biorę go na siłownię ze sobą. Jest 10 na 10, ale ma tatuaże. No właśnie, wada czy zaleta? A, no to 12 na 10. Jak ładne, to 12. Jest 10 na 10, ale jest dużo młodszy, powiedzmy 15 lat. No to już nie grubo. Nie przeszkadza mi, to dalej 10 na 10. Super. Jest 10 na 10, ale na twoje wiadomości odpisuje po kilku godzinach. O, 5 na 10. Jest 10 na 10, ale twoi rodzice i rodzina nie lubią go. 9 na 10. Czyli nie obchodzi cię to? Wiesz co, mało mnie to interesuje, jakby zdanie, okej, bliskich osób jest dla mnie ważne, ale jeżeli jakby jest w pewnym momencie uzasadnione, jak jest dużo tych sygnałów, to w moim wieku już jako taka starsza pani wiem, że te sygnały są na pewno uzasadnione. Natomiast jeżeli to jest coś bardzo nieuzasadnionego i po prostu mówią, bo nie wiem, nosi inny kolor spodni niż sobie wyobrażają, to jednak bardziej się liczę ze swoją intuicją. Ja już jestem starszą panią, kochanie, więc no słucham się przesady. Intuicji. Jest 10 na 10, ale przeklina. 10 na 10, ja też czasem sobie przeklnę. Dobra. A nie, przepraszam, nie słyszałam. Prawda, nie. Ja przeklinam. I ostatnie, jest 10 na 10, ale nie ma kont w mediach społecznościowych. Ani wow, no to 11 na 10. Podobałoby ci się to? Tak, wiesz, bo zresztą ja miałam takiego partnera właśnie, który w ogóle nie istniał w internecie i uważam, że to jest bardzo zdrowe i bardzo fajne. Oczywiście sytuacja odwrotna, że ma te konta i aktywnie je prowadzi, też by była okej i też można to fajnie wykorzystać. No na przykład tutaj do wbory kochane, prawda, oni super sobie to razem łączą, więc i ta sytuacja jest okej i ta jest okej. Pytanie po prostu, jak taka osoba bez social mediów reaguje na taką, która jest bardzo aktywna. Ja czasami mam z tym problem, że mój chłopak mi mówi, ty cały czas siedzisz na tym Instagramie. Wiesz co, ja miałam coś takiego właśnie, że na początku to był totalny zachwyt, że jakby moja praca to jest trochę Instagram, trochę media, trochę internet i to było na początku wywoływało ogromny zachwyt, a potem rzeczywiście budziło irytację i często rozumiem, że te osoby, które pracują w inny sposób, nie rozumieją, że moje praca, czy twoja praca dzieje się cały czas. Jeżeli nie jesteś z czymś na bieżąco, to trochę wypadasz i ja mogę nie wchodzić na przykład o 6 rano, ale już o 24, no nieraz muszę niestety wejść, wiesz, nieraz jest tak, że jestem w środku sytuacji, ale muszę załadować posta, no tak to działa, taki to jest świat i rzeczywiście, jeżeli ktoś totalnie nie ma z tym do czynienia, może tego nie rozumieć, ale to wiesz, wszystko zależy od otwartości, wystarczy trochę poznać ten świat, on jednak jest trochę wciągający, bo wiele osób powiedziało, kurczę, tak nie obserwowałem, ale poznałem ciebie i zacząłem obserwować i to jest naprawdę fajne, więc generalnie ale uważam, że i w jednej i w drugiej sytuacji dałabym radę się odnaleźć. Sylwia, bardzo dziękuję za rozmowę, wiem, że się spieszysz, ale mam nadzieję, że kiedyś porozmawiamy sobie dłużej. I ja myślę, że jutro. A co jutro? Top seriale. O Jezu, mnie chyba nie będzie, ale mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem. To do zobaczenia.